Wszyscy się już tutaj zbieracie. Ja zatem obkręcam ekran i do dzieła, nie? Będę tutaj liczyła dzisiaj zadanie numer 4. Cześć Milena. Milena, jak tam? Zagadki dzisiaj wjechała nowa oczywiście. Obkręcam ekran. Dobra. I dzisiaj mamy takie zadanie. Och, widać, dobrze widać. O. Dzisiaj mamy coś takiego, że cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie. Najpierw ją obniżono... Oj, ten coś tak słabo pisze. Najpierw ją obniżono o 20%, a następnie obniżono jeszcze o 10%. I teraz mamy... No, nie widziałaś jeszcze. Milena pisze, jeszcze nie widziała. No to później po live'ie wbijaj i odgaduj, bo na pewno będziesz wiedziała. I teraz tak, cenę pewnego towaru obniżono dwukrotnie. Najpierw o 20%, później o 10%. I końcowa tego towaru jest niższa od ceny początkowej o. I ogólnie to jest oczywiście zamknięte pytanie i należałoby... dobra, zapiszę Wam jeszcze tutaj odpowiedzi. CD 30%. 72, 28 i 15. Jeśli ktoś chciałby dokładnie wiedzieć, ile to jest, no to powinien sobie wybrać jakąś cenę, nie wiem, niech to będzie powiedzmy 100 zł, to jest 100%, tak, została obniżona o 20%, czyli o, jest to 80% ceny, czyli ta cena, no i wiadomo, tutaj byłby X, tak, byśmy to robili na krzyż, na motyla, czyli x to by był równy 100 razy 80, 80, nie 800, przez 100, tak, i tu się nam poskracało i byłoby to 80 i tak dalej, ale ogólnie jest taki fajny na to sposób. Aha, i teraz tutaj ta cena 80 to byłaby 100% i obniżono by o 10, czyli 90% to byłaby ta cena, którą szukamy. Czy to jest zrozumiałe na początku, jak tłumaczę? Trochę coś mówię, katar albo jakoś dziwnie mi, tak? Dobra, no i to na krzyż, tak? Czyli x to się równa... To, co jest z x-em, tutaj idzie na dół, czyli to musi iść tu na dół, a to mnożymy. 80 razy 90. Tu się skraca, tu się skraca. No to wiemy, że 72 zł to jest ta końcowa cena. Okej, okay, a teraz powiedz mi, bo przełączyłam się na dane mobilne, one są lepsze. Tak, czyli wiemy, że ta końcowa cena byłaby 72 zł. I teraz by trzeba było policzyć, jak to się zmieniło. Czyli ta pierwsza cena to była 100 zł, to było nasze 100%. A teraz mamy cenę 72 zł i to jest x%, bo my nie wiemy, ile to jest. O, super. Dzięki Milena, że napisałaś od razu. Muszę sobie po prostu taką karteczkę tutaj chyba nakleić, że pamiętaj, żeby się przełączać na dane mobilne. Dobra. Czyli teraz tu. I mamy tak, że x to się równa dzielone na 100. Tak, to jest z tym. I to na krzyż, czyli 72 razy 100. I teraz zobaczcie, tu się poskraca i będzie 72%, to jest ta cena końcowa. Czyli skoro ta pierwsza cena była 100%, a teraz jest 72%, to o ile to się zmieniło, tak? Trzeba to od siebie odjąć i będziemy wiedzieć, że o 28% zmalała ta cena, czyli byłaby odpowiedź C. Ale ja Wam też jeszcze bym chciała tutaj coś takiego podać. Czekajcie, to by było tak. Czyli tutaj by była ta pierwsza część, tak? Pierwsza obniżka o 20%. Tutaj byśmy mieli obniżkę o 10%. Tu by było 10%. O, jeszcze obniżone. No i tutaj byśmy obliczyli ta pierwsza cena do tej końcowej ceny, jaki to jest procent. Czyli tu było 72%, czyli zostało obniżone o 28%. A powiem Wam, że jeśli mamy obniżkę i obniżkę, tak, czyli jak jest obniżka i obniżka, to wystarczy te obniżki do siebie dodać
i wybrać odpowiedź, która jest minimalnie mniejsza. Czyli zobaczcie, jak to było, ile tam było? Najpierw obniżono o... 20. Tak, najpierw obniżono o 20, później o 10, tak? Dodajemy je, to by było 30% i szukamy w odpowiedziach coś minimalnie mniejszego, bo to były obniżki, tak? Czyli minimalnie mniejsza w naszych odpowiedziach była 28. No i bez liczenia wiemy, że to jest prawidłowa odpowiedź, tak? Musi być ciutkę tam minimalnie mniejsza. Jak będą dwie blisko, no to niestety trzeba liczyć. Jeśli mamy podwyżkę i podwyżkę, no to też je możemy dodać do siebie i wtedy wybrać, tak, ciutkę mniejszą. A tutaj ciutkę większą. Czyli jak tu mieliśmy 20%, 10%, dobra, może niech będzie, że tu te procenty wpiszemy. I podwyższyliśmy, to normalnie byłoby to 30. Tak? Ale że tu jest podwyżka, no to musi być minimalnie większa odpowiedź i pewnie byłoby gdzieś 32 albo 33. I wtedy bez liczenia... Wystarczy sobie zapamiętać, że jak mam obniżkę, dodaję je do siebie i wybieram odpowiedź trochę mniejszą, bo to jest spowodowane tym, że przy tej drugiej opcji ja liczę już od trochę mniejszej kwoty. Tak jak tutaj widzieliśmy, że tutaj tak było 80 zł i 10% liczyłam, tak? 10% liczyłam tutaj od mniejszej kwoty, dlatego wychodzi ciutkę mniej. A tutaj by było w ten sposób, że jak tutaj mam 20 i wyszłoby mi jakaś kwota, no to ja te 10% liczę od jakiejś wyższej kwoty, czyli nie może mi wyjść równo 30, tylko musi być trochę więcej. Tutaj nie wiem dokładnie, czy 32, ale tutaj wiem na pewno, że 28, tak? Bo tutaj przeliczyliśmy. Trzeba by było tutaj dokładnie to przeliczyć, ale to jest pewnie w granicach... 32, 34, nie wiem, czy ktoś z Was chciałby to przeliczyć, bo to byłoby 120, czyli dobra, pierwsza by była 120 zł, to by było nasze 100% i byśmy podwyższali o 10, czyli nasze 110% to by było x. Tutaj wiedziałam, jak sobie wezmę stówkę, no to o te dwie dychy muszę dodać. Ja tylko tutaj sprawdzę, żeby Wam tutaj dokładnie podać wynik. No to mamy, że to by było tutaj 110, a tutaj 120 razy 100. Tu się skróci. Policzy mi ktoś 1200 dzielone na 11. Dobra, gdzieś tu mam kalkulator. Czy wszystko jest zrozumiałe? 1200 dzielone na 11, no to tam 109,09 to by było i teraz mamy 100, to jest nasze 100%, no to niecałe 10%, tak by było. A coś tu mi źle chyba wyszło. Tu musi być 100, a tutaj 110. A już teraz wiem, co mi tutaj wyszło nie tak. Ja tak patrzę, coś nielogicznie, kochani, nie? Ale to jest normalne, jak się liczy po 22. Dobra, czyli to by było 1320 przez 10, czyli 132. A no to czyli widzicie 132, a ta pierwsza to była 100 zł. Czyli tu by było 132%, czyli o 32, no to udało mi się, tak? Gdzieś tam w pamięci trafiłam. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo nic nie piszecie. O, dziękuję Wam za obecność.